Studio Dziki Zachód. Halo? O, w ogóle nie słychać teraz Bejrutu. To ja pańsku powiem, nie. Teraz słychać. Możemy rzeczywiście mieć kłopoty z połączeniem. Internet nie jest najlepszy, ale tutaj robimy co możemy, żeby było nas słychać. Skaczemy między kanałami, Lucy. Tobie się to nie zdarzało, nam się teraz zdarza. Między 12 a 13 cały czas próbujemy nawiązać połączenie, ale to wszystko nie jest ważne. To jeszcze jedną rzecz powiem państwu i panu redaktorowi, pisarzowi Wojtkowi Cejrowskiemu, że Polska jest wzorem tutaj dla Libańczyków. Znaczy Libańczycy zazdroszczą tarcz, które rząd polski dał biznesowi, zazdroszczą pewnego porządku, który jest w Polsce i często mówią, a może przeniesiemy się gdzieś do Polski. Polska jest takim miłym krajem, wyróżniającym się nawet na tle Europy. To tyle, co chciałem dodać. To jest straszna wiadomość, jeżeli kolejna fala z Bliskiego Wschodu miałaby iść i tym razem nie w kierunku wymarzonych Niemiec, tylko miałaby teraz sobie pójść w kierunku wymarzonej Polski. Bo to jest zajmowanie pewnych przestrzeni przez obcy element, pewnych przestrzeni w biznesie na przykład i przedsiębiorczości, które powinni najpierw zająć Polacy we własnym kraju. Ja nie lubię takich ruchów. Nie podoba mi się to, bo restauracje wtedy przejmą Libańczycy. Taki element, który przychodzi z biednego kraju do bogatszego, on jest bardziej chętny do roboty niż miejscowi ludzie. I stawia mniejsze wymagania i żądania. Jest w stanie z pięciu chłopa spać w jednym małym pokoiku, tak jak Polacy spali pokotem na podłogach w Irlandii. No i będziemy mieli takie zjawisko, jak będziesz reklamował Polskę jeszcze bardziej, to będziemy mieli takie zjawisko, że się puszczą piechotą do Polski zamiast iść do Niemiec. To ja bardzo dziękuję. Piechotą mają daleko, a poza tym to nie są... Bo musisz przyjechać i zobaczyć, bo rzeczywiście myśl twoja, żeby tutaj masowo ktoś ruszy gdziekolwiek, nie jest prawdziwa, bo to są indywidualiści, to nie są masy głodne, tylko to są ludzie, którzy po prostu chcą żyć w normalnym kraju. No tak, ale dlaczego chcą żyć w moim normalnym kraju? Poza tym to nie jest kraj normalny. Ja im mogę opowiedzieć całą masę historii, z których będzie wynikało, że Polska nie jest taka cudna, jak im Krzysztof Skowroński opowiada. No na przykład, pierwsze z brzegu powiem. No? No mów. Że na Polskim Ładzie najwięcej skorzystają młodzi. Czyli mieszkania bez wkładu własnego dostaną, wsparcie dla dzieci, których naprodukują, zwolnienia z podatków. To jest demoralizujące, że kosztem starszych wspiera się młodych. Co innego, gdy rodzice z własnej woli obciążają siebie, żeby wyposażyć swoje dzieci, ale co innego, gdy jest to polityka państwowa. I przedsiębiorca, który przetrwał przeróżne kryzysy i prowadzi swoją firmę od lat 20 i nie jest już młody, tylko jest w średnim wieku, nie będzie miał łatwo, dlatego że na siłę ułatwiamy młodym, prężnym, których jeszcze stać na wysiłek, i im ułatwiamy dodatkowo życie. To jest demoralizujące dla tej młodzieży, która wychodzi z domu już z postawą roszczeniową, bo szkoła była za darmo, żarcie było za darmo, mieszkanie rodzice fundowali, wszystko było fundowane. I on wchodzi w dorosłość i dostaje kolejny sygnał, że dalej będzie tak jak u rodziców w domu. Czyli to nie jest cezura taka, że skończyłem wreszcie studia, czy jakąś szkołę zawodową, czy technikum. Wchodzę w dorosłość i od tego momentu muszę sam zadbać o siebie i swoją rodzinę. Tylko państwo polskie za pomocą Nowego Ładu wysyła sygnał demoralizujący. Będziemy się tobą opiekować dalej, tak jak twoi rodzice. Nie musisz dorastać, nie musisz planować, nie musisz myśleć o podatkach, bo będziesz zwolniony. Nie musisz myśleć o tym, skąd zdobyć wkład na mieszkanie, bo my za ciebie zapłacimy. A jak będziesz miał dzieci, to ci pomożemy, tak jak ci ojciec do tej pory pomagał. To jest demoralizujące, bardzo niedobre w rozwoju. Ale i ci ludzie potem, wchodząc w wiek średni, będą nadal wyciągać łapę do władzy i władzy. O to chodzi, żeby uzależnić ludzi od siebie i żeby w nieskończoność być państwem opiekuńczym.
Ale demoralizujące jest też coś zupełnie innego. Na przykład ceny mieszkań na wolnym rynku to może dopiero zniechęcić do życia i do działania, jeśli masz przekonanie co do tego, że nie jesteś w stanie przez całe swoje życie zarobić nawet na mieszkanie, które ma 74 metry kwadratowe. Nie mówię o kimś, kto jest tak przedsiębiorczy jak Wojciech Cejlowski, ale o takiej przeciętnej przedsiębiorczości, o kimś, kto chce u kogoś pracować, a nie pracować na swoje miliony. Bardzo dobrze mówisz, to niech się władza zajmie spowodowaniem w przyrodzie gospodarczej takiej sytuacji, w której ceny mieszkań na rynku spadają. Dla wszystkich. Niech władza się skupi na tym, w jaki sposób doprowadzić do zmniejszenia cen na rynku budowlanym. Czyli niech udostępni masę gruntów budowlanych, niech to wszystko będzie tańsze, niech wszystko będzie bez zezwoleń, czyli bez kolosalnych opłat na dzień dobry. Niech tym się władza zajmuje, a nie wybieraniem sobie jednej grupy, której dowalimy trochę pieniędzy za pomocą zabierania innej grupie. Nie wiem, czy to jest w gestiach jakiejkolwiek władzy regulowanie cen nieruchomości czy cen mieszkań w Rzeczpospolitej. Nie regulowanie. Mnie chodziło o klimat gospodarczy taki, w którym te ceny rynkowo spadają. Czyli na przykład obniżamy podatki, likwidujemy podatek VAT całkowicie na wszelkie materiały związane z budowaniem. No, rząd niech się zastanawia. Jak rząd nie ma pomysłu, to niech się natychmiast poda do dymisji. Myślę, że to jest bardziej skomplikowane, bo to nie jest na poziomie rządu i Alei Ujazdowskich w Warszawie, ale na poziomie jakimś innym, wyższym, bo przecież wielokrotnie rozmawialiśmy o tym, jak zwariowany system gospodarczy jest na świecie, jak to wszystko zaczyna przypominać jakąś piramidę finansową. To nie jest tak, że jednym pociągnięciem, jednym VAT-em czy obniżeniem podatku VAT jesteś w stanie zmienić to przeznaczenie w kierunku, którym ciągnie i Europa, i Stany Zjednoczone. No ale pomysł rządu polskiego, żeby dokładać ludziom wkład do banku, którego oni nie mają, żeby wziąć kredyt, to jest właśnie budowanie kolejnej piramidy finansowej. Bo młody człowiek, który nie ma na własny wkład, dostanie w prezencie od rządu gwarancję bankową, na którą nie ma pokrycia. Ani w swojej karierze, ani w swoim przedsiębiorstwie nie ma pokrycia, ani w żadnym swoim majątku, tylko rząd podpisze weksel do banku. Czyli będzie budował piramidę finansową, bo rząd będzie bankom gwarantował, że te kredyty zostaną spłacone. A potem one nie zostaną spłacone i rząd je spłaci. No to jest dokładnie budowanie piramidy finansowej o nazwie Nowy Polski Ład, czy jakkolwiek oni ją teraz nazywają. Ale to jest piramidka finansowa wewnątrz 148 piramid finansowych, które są wybudowane na świecie. Jest tak, że ryba psuje się od głowy, głowa tej ryby prawdopodobnie jest gdzieś w okolicach Nowego Jorku. A my musimy robić tak samo jak w Nowym Jorku? Nie możemy po swojemu czegoś zrobić? Polski rząd nie może abstrahować od tamtych piramidek i po prostu w Polsce zadziałać inaczej? No ale jak przeczytasz gazety, jak zobaczysz, jakie werble grają w rozmaitych mediach, począwszy od klimatu, który za chwilę się tak ociepli, że wszystkie żyjące stworzenia znikną z powierzchni Ziemi, a z kolei z tym są związane całe instrumenty finansowe i cały strach, no to wiesz o tym, że gdzie tu się wycofać do tej twierdzy, którą budują Rosjanie na Zalewie Wiślanym, czy gdzie jest to miejsce, w którym możesz się odnaleźć? Odpowiadam. Premier polskiego rządu powinien zgasić telewizor i nie oglądać tego wszystkiego, co opowiedziałeś, tylko zająć się myśleniem o tym, co zrobić w kraju. W kompletnej abstrakcji od tego, co pokazują w telewizji. Wspomniałeś o ociepleniu klimatu. Na unijnym pakiecie klimatycznym, cytuję władzę, TVP1, rządowy kanał, na unijnym pakiecie klimatycznym najbardziej ucierpią lotnictwo, transport i energetyka.
mamy zamykać kopalnie, a w tym czasie fińskie kopalnie zwiększają wydobycie. W Chinach wydobycie zwiększono trzykrotnie po tym, jak w Unii zostało ograniczone i w Stanach Zjednoczonych. Chiny emitują najwięcej CO2. Ograniczenia w Europie nie zmieniają światowej emisji, bo jak w Europie się mniej węgla wydobywa i pali, to gdzie indziej na świecie się więcej wydobywa i pali. W związku z tym robimy sobie krzywdę na własną prośbę. I to są informacje z TVP1, z kanału rządowego, czyli rząd wie, że na unijnym pakiecie klimatycznym najbardziej ucierpi nasze lotnictwo, nasz transport i energetyka. Wie, a pakuje się w ten pakiet klimatyczny. Dlatego, że stoi przed wyborem albo Unia Europejska i trwanie wewnątrz Unii Europejskiej, albo próba wyjścia z Unii Europejskiej. Ale wyjście z Unii Europejskiej to jest pytanie, jak wychodzisz, to którymi drzwiami i z czym budzisz się następnego dnia rano. Ale polski rząd w ogóle nie jest zatrudniony przeze mnie jako obywatela płacącego podatki w Polsce, nie wszystkie, ale część podatków płacę w Polsce od tych przedsiębiorstw, które mam na terenie Rzeczypospolitej. Więc gdy zatrudniam rząd, to ja nie zatrudniam rządu do tego, żeby rozważał, czy ma zostać w Unii, czy wyjść z Unii. Rząd jest zatrudniony do tego, żeby mnie się w Polsce żyło lepiej z dnia na dzień. Każdego następnego dnia ma się mi żyć coraz lepiej, tak jak każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej. Jutro mam żyć lepiej niż żyłem wczoraj. Od tego jest rząd, a nie od kręcenia głową na lewo, czy my mamy zostać, czy wyjść z Unii. To nie ich sprawa w ogóle. Zajmij się tym, co pod nogami masz, a nie za granicą. Ale czy to właśnie nie jest krótkowzroczne myślenie? Jutro ma ci się żyć lepiej. Myślenie rządu powinno być pokoleniowe. Za 25 lat ma być lepiej, a nie jutro ma być lepiej. Czyli długofalowe planowanie tego, co ma się wydarzyć i prowadzenie i posiadanie takiej strategii, która się w perspektywie czasu opłaca, no bo nie od razu Kraków zbudowano. A jak chcesz mieć jutro lepiej, to możesz mieć lepiej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy weźmiesz duży kredyt i to teraz się dzieje. Jutro będzie ci się żyło lepiej. Jak teraz pojeździsz po Europie, to zobaczysz, że Polakom żyje się lepiej. Są i tu, i tam, i wszędzie. I spędzają wakacje. I nawet w niewielkim stopniu, może się komuś narażę, restauratorom czy paru, ale w mniejszym stopniu odczuwają kryzys gospodarczy niż w innych krajach Unii Europejskiej, czy choćby w Libanie. No to jeżeli odczuwają kryzys w Polsce w mniejszym stopniu niż w innych krajach Unii Europejskiej, to tym bardziej nie powinniśmy się oglądać na Unię Europejską i tamte wadliwe rozwiązania. Bo rozwiązania w Unii prowadzą do tego, że w Polsce jest lepiej, a u nich jest gorzej, czyli ich rozwiązania są gorsze. To nie powinniśmy na nich patrzeć, nie powinniśmy na nich spoglądać, tylko oni na nas. To po pierwsze. A po drugie, ja się nie zgadzam z takim myśleniem, że rząd powinien w perspektywie 20 lat do przodu operować bez oglądania się na dzień jutrzejszy. Moim zdaniem jedno i drugie. Jako zatrudniający władzę, przynajmniej w teorii takiej, no płacimy im podatki, oni mają działać na naszą rzecz. Taka jest teoria. Ja chcę, żeby jutro było lepsze od wczoraj oraz żeby za 20 lat też było lepiej niż 20 lat wcześniej. Tylko, że to za 20 lat składa się z kolejnych dni. Codziennie premier powinien zakończyć swoją robotę taką konkluzją: coś poprawiłem, coś zrobiłem dzisiaj z efektem natychmiastowym, jakąś drobną rzecz. I potem z tych drobnych rzeczy składa się całe 20 lat postępu. I tutaj przyznam ci rację, bo rzeczywiście 20 lat składa się z każdego jutra i może po tej konkluzji zagramy jakąś piosenkę. Ależ proszę bardzo, diamentowy Joe teraz będzie. Diamentowy. Facet się dorobił majątku z niczego i został diamentowym Joe. Studio Dziki Zachód. Zapomniałem ci powiedzieć. A proszę.
Zapomniałem ci powiedzieć, że nadajemy w Łodzi 106.1 po raz pierwszy. Studio Dziki Zachód gości na ulicy Piotrkowskiej i w całej Łodzi, więc masz okazję, żeby się z mieszkańcami Łodzi przyjrzeć. Tak, i powiedzieć im, że Łódź mi się podoba, bo tam podobno wolno się kąpać w fontannach. Pomyliłem miasta w zeszłym tygodniu, czyli w Łodzi wolno, natomiast gdzie indziej nie wolno. A we Wrocławiu nas słychać? Słychać. To dobrze, bo mam wiadomość na temat Wrocławia, tak przynajmniej Polsat podał, że w tramwajach i autobusach Wrocławia 318 tysięcy gapowiczów wyłapali. 318 tysięcy, nie wiem, czy to nie jest jakiś błąd, może 31 tysięcy, ale jakaś straszna masa. I to najczęściej są młodzi. Moim zdaniem kiedyś dorośli, ale obecnie jeszcze młodzi, 25-30 lat. Niektórzy mają bardzo wiele niezapłaconej kary i odpowiadam, skąd to się bierze? Z tego demoralizowania młodzieży, między innymi w Polskim Ładzie, że młodzież cały czas żyje na zasadzie takiej, że wszystko za darmo i wszystko się należy. I w związku z tym trudno jest im bardzo wytłumaczyć taką koncepcję, że za bilet trzeba zapłacić. Oni tam coś wiedzą, że powinno się zapłacić, ale z drugiej strony jak nie ma kary, to sobie jeżdżą na gapę. Bym to szybko rozwiązał, gdyby było w Polsce więzienie za drobne długi. I to takie, że idziesz do kozy na 24 godziny. Złapali cię bez biletu, no albo płacisz natychmiast ten mandacik, albo idziesz na 24 godziny do kozy. I następnego dnia rano wychodzisz, ale przepadł ci jeden dzień, masz w związku z tym kłopoty i następnym razem zastanowisz się 30 razy, czy ci się opłaca ryzykować 24 godziny w kozie. Ale znowu chcesz podgrożyć koszty państwa. 24 godziny w kozie za małe, drobne długi, to od razu zwiększasz obowiązki. Musisz te kozy wybudować. A koza wybudowana to już może lepiej mieszkania rozdawać zamiast budowania kóz po to, żeby w tych kozach kozy siedziały przez 24 godziny. A nie, bo te 318, jeżeli to jest prawdziwa liczba, tysięcy gapowiczów, to jest konkretny koszt z niezapłaconych biletów. I mnie się zdaje, że jakbyśmy linii tramwajowej bądź autobusowej we Wrocławiu zaproponowali, żeby wybudowali 10 kóz. To nie musimy wszystkich wsadzać do tej kozy, ale jakby 10 na rynku wrocławskim siedziało za kratkami i byłoby napisane na 24 godziny jestem zamknięty jak w paczkomacie, on się automatycznie otwiera. Kanar mnie wsadził na 24 godziny, timer nastawił i te drzwi się same otworzą po 24 godzinach. On musi przez kratki zawołać kolegów, przynieś mi coś do picia, bo tu siedzę, rozumiesz, w kozie. A za co siedzisz? A tam u góry jest neon napisany. Nie zapłacił za bilet. Moim zdaniem 10 kóz. Ja mogę za swoje pieniądze te kozy postawić we Wrocławiu jako pewien eksperyment. Ze starych kontenerów je zrobię. Będą śliczne. I zobaczysz, że zniknie liczba 318 tysięcy. Czy równie śliczna będzie faktura, którą wystawisz miastu Wrocław? Za darmo postawię, jeżeli ktoś się zgodzi na taki eksperyment. To ufunduję miastu, a potem zabiorę te kontenery, sprzedam na licytacji, będą bardzo cenne. Rodzice sobie może kupią do zamykania niesfornych dzieci, albo uniwersytet sobie kupi dla innych wandali, albo wynajmę to jakiemuś kolejnemu miastu po tym pierwszym eksperymencie i tam też znikną gapowicze. Bo nie sądzę, żeby Wrocław, może Wrocław jest rekordzistą, bo ma wielu studentów, ale inne miasta też mają, no Lublin na przykład ma bardzo wielu studentów, to oni zapłacą za Wrocław. Powinieneś zamiast książek Boso przez świat napisać książkę Świat według Wojciecha Cejrowskiego. Dziękuję za pomysł, rozważę. No to i zupełnie poważnie ci odpowiadam, rozważę. Wracamy do w takim razie Polskiego Ładu, bo chciałeś coś dodać. Chciałem dodać, że ja nigdy nie brałem kredytów i dlatego się dorobiłem. Bo zarzuciłeś taką tezę, że jak ktoś nie ma na mieszkanie, no to jest i chce być zatrudniony na pensji, to jest w kolosalnie złej sytuacji, bo nie ma punktu startowego. Otóż jak się nie ma na mieszkanie, to się go nie kupuje. Tylko się o nim marzy i człowiek się strasznie spina, żeby zarobić na to, żeby się wyprowadzić od rodziców.
i w końcu dorobi się swojego mieszkania. Uważam, że branie kredytów jest szkodliwe. Ono owszem przyspiesza rozwój, ale w sposób sztuczny. Bo potem przez wszystkie lata, kiedy spłacasz kredyt, to jesteś hamowany. To jest guma przyczepiona do pleców, która nie pozwala ci ruszyć sprintem do przodu. Więc przyspieszasz ten, wypuszczają cię na tej gumie do twojego nowego mieszkania, za które jeszcze nie zapłaciłeś, tylko dostałeś kredyt. Ale potem ta guma, to jest podcinanie skrzydeł przez resztę życia, bo wziąłeś kredyt na lat 30. Ale to wracając właściwie do początku rozmowy, kiedyś było tak, że byłeś w stanie sobie wyobrazić ten moment, w którym będziesz mógł sobie kupić własne mieszkanie albo wybudować dom. Teraz nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić, bo ten proces trwałby 50 lat. A jak sobie masz 25 lat i pomyślisz sobie, już za 50 lat będę miał własne mieszkanie, to znaczy, że to mieszkanie kupujesz własnym dzieciom, a te dzieci w takim razie będą zdemoralizowane, bo zostaną coś za darmo, według ty mówisz. Nie, to łatwo rozwiązać. Wystarczy zlikwidować prawo budowlane i premier ogłasza, bądź tam prezydent, czy kto tam ma ogłosić. Buduj ta co chce ta, jak chce ta i gdzie chce ta i procesuj ta się sami, gdyby się komuś zawaliło. To jest wasza wina. Budujecie na własną odpowiedzialność. I może być z desek, z pustaków, z czego chcesz, człowieku. Nagle by się okazało, że z fury desek można sobie zbudować budę na łące niedaleko ojca i wyprowadzić się do jednopokojowej kabinki, takiej jak na Dzikim Zachodzie, ze swoją świeżą żoną. Ojciec udostępnił łąkę, zbudowałem sobie coś. Według dzisiejszych standardów kompletnie nie spełnia żadnych wymogów prawa budowlanego, ale mam swoje. Jak chcesz se mnie skrać w wozie drzymały, mieszkaj sobie. Chcesz mieszkać na łódce, którą zaparkowałeś, tak jak nad Loarą są takie mieszkalne barki. To sobie mieszkaj. Nie będziemy ci ograniczać tego prawa. Rób jak chcesz, byle być, bo co jest ważniejsze, dach nad głową czy przepisy budowlane? Moim zdaniem dach nad głową. Uwolnić trzeba ludzi, a nie wprowadzać kolejne ograniczenia i wąski lejek dla wybranej grupy. Młodym pomożemy, a starym utrudnimy. Starzy już dostali to za swoje, co mieli dostać.